Na świecie jest ponad 16 milionów kolorów. To mega dużo, ale dzięki temu mamy bardzo różnorodne dzieła, w tym skiny w Fortnite. Dzisiaj pokażę wam najbardziej spocone skiny danego koloru. Zaczynajmy! Okej, więc pierwszy kolor to czerwony i tutaj moim zdaniem najbardziej spoconym skinem jest maniaczka. Tu najbardziej wyróżnia się czerwony hełm, więc raczej zalicza się do czerwonego skina. To zdecydowanie jeden z popularniejszych skinów i myślę, że mega dużo z was albo go ma, albo napotkało na niego w ciągu tygodnia w gierce. Jest tak głównie dlatego, że kosztuje jedynie 800 fałdolców i ma więcej niż jeden styl. Więc jest serio opłacalna do kupienia, dlatego sporo napoceńców ją kupiło i jej używa. Następny kolor to mój ulubiony kolor, czyli fioletowy. Tutaj moim zdaniem wygrywa Brightstorm Bomberka, czyli nowsza wersja Dark Bomberki, mocno spopularyzowanej przez padowca Face Swaya, który nawet ma z nią zdjęcie na żywo. To jest dopiero lojalność wobec skina. Ale nie no, trzeba tu przyznać, że skin jest spocony. W sumie tak jak większość wersji bomberki. Jeżeli nigdy nie napotkaliście na spoconą bomberkę, to macie naprawdę dużo szczęścia, bo mnie te skiny chyba prześladują. Serio, zawsze jak gram, to znajduje się jakiś napocuch z jednym z tych skinów. Ale mój pech nie zmienia faktu, że Brightstorm Bomberka na miejsce w tym rankingu zasługuje. Kolejny skin to biała superbohaterka i chyba nie muszę mówić, jaki tu jest kolor, no biały. Tak naprawdę to nie da się jej niestety już założyć na arenie czy turniejach, ale myślę, że i tak ten skin jest nacechowany spoceniem. Na kreatywnym dalej można go ubierać, więc myślę, że mogę go tutaj zaliczyć. Bohaterki są naprawdę spocone i w sumie to nic w tym dziwnego, bo można je uznać za skiny wręcz pay to win. Wiecie, czyli takie płatne rzeczy dające przewagę w grze, pomimo że żadna rzecz nie powinna jej dawać. Mega ciężko było je czasem zauważyć i swojego czasu większość lobby na jakichś prokastomach i tym podobnych miała na sobie tego skina. Nie dziwne więc, że usunęli ją z turniejowych trybów, ale no swoje miejsce w tym rankingu znalazła. Następny skin jest koloru złotego i jest to złoty Midas, czyli jedyny karnetowy skin w tym odcinku. To naprawdę zaskakujące, że Midas jest tak często używany przez prosów takich jak Kanada czy Mr. Savage, no bo jednak skiny z karnetów raczej są odstawiane na półkę zaraz po zaczęciu nowego sezonu. A tu proszę, skin, który kosztuje 950 fałdolców, no i trochę czasu na wbicie poziomów, stał się spoconym skinem i nawet znalazł swoje miejsce w filmie o spoconych skinach, no brawo Midas. Okej, a teraz zostawmy ze słowa brawo literę B i dodajmy brązowy, bo następny skin to Travis Scott, czyli brązowy skin. Nie no, szczerze to za to przejście powinienem dostać jakąś nagrodę. W sumie mam pomysł jaką, niech Travis wróci do sklepu, to jedyne o co proszę. Serio, to jeden z tych skinów, które mało osób ma, a jeżeli już go mają, to są to totalne napocuchy. Legenda głosi, że ten skin naprawdę kiedyś wróci, ale może być o to ciężko, patrząc na to, że już go ponad rok nie ma. Travis kosztuje 1500 fałdolców i tutaj raczej każdy się ze mną zgodzi, że jest to skin spocony. Kolejny skin ma kolor niebieski i jest to Wildcat z Nintendo. Skin ten jest przede wszystkim bardzo rzadki, bo trzeba kupić konsolę, żeby go mieć, albo kupić od kogoś kod. Ale tego nie wiecie ode mnie? Stąd też większości spoceńcy mają tego skina, bo są w stanie wydać ogromne pieniądze na tę grę. No wiecie, żeby lepiej im się likwidowało, czy coś... Nie wiem, skin ten jest naprawdę ładny i widziałem sporo prosów niszczących nim swoich oponentów. A także niestety na własnej skórze przekonałem się, że z Wildcat lepiej nie zadzierać. Następny kolor to czarny i tutaj mógłbym umieścić czarną wersję superbohaterki, ale nie zrobię tego, bo superbohaterka już tu była. Więc czarna pozycja wędruje do Sary Connor, która jest z pakietu Terminatora i kosztuje 1500 fałdolców. Sara jest cała
została ubrana na czarno, więc bez problemu możemy ją tutaj zaliczyć, a także jest mega spoconym skinem, także zasługuje na miejsce na tej liście. Ale szczerze, to od razu widać, że to jest spocony skin, no ona nawet wygląda na kogoś, kto chciałby mi zrobić krzywdę, a co dopiero jak tym skinem steruje jakiś pros. Wolę o tym nie myśleć. Kolejny skin jest koloru żółtego i tutaj manekin to idealny kandydat. Skin, którym swojego czasu ciągle grał pros Benji Fishy, kosztuje 1200 V-dolców i ma również czarną wersję, więc jest serio opłacalne do kupienia. Jak mówiłem, to głównie Benji wypromował tego skina i potem sporo napocuchów po prostu poszło w jego ślady. Tak naprawdę to mało jest też skinów koloru żółtego, także ten skin moim zdaniem zdecydowanie zasługuje na miejsce w tym kolorze. Ósma skórka to różowy, no i tutaj oczywiście mamy Bachi, a nie tym razem, bo tutaj wygrywa Surfwitch, czyli skin, który praktycznie co każde lato wraca do sklepu i co każde lato potężni zawodnicy kupują go. No wiecie, aby potem rozwalać przeciwników używając go. Ten skin długo nie wracał do sklepu i myślę, że przed jego powrotem w czerwcu był bardziej spocony. No bo wiecie, mniej osób go miało, byli bardziej spoceni, ale teraz i tak wciąż używają go w dużej mierze tryhardowi zawodnicy. Koszt tego skina to 1200 V-dolców. Następny skin jest ubarwiony kolorem zielonym i tutaj wybrałem skina mocno kojarzącego się z Kamim, czyli Envoy. No co tu dużo mówić, ten skin ma zielone włosy, więc jak najbardziej się zalicza. Kosztuje 800 V-dolców, czyli ma chyba ulubioną cenę na pocuchów, bo zauważyłem, że większość skinów za 800 V-dolców jest napocona, a na dodatek większość osób w Polsce mówi na tą panią Kami skin, co oznacza, że w środowisku turniejowym ten skin kojarzy jest z prosem. A skoro coś jest używane przez prosów, to aż ocieka potem, także śmiało polecam tego skina, jeżeli będziecie mieć okazję na kupienie go. Następny skin na ten odcinek posiada kolor pomarańczowy i jest to chińska narciara. Zastanawiałem się, czy nie umieścić tego skina w kolorze czerwonym, ale uznałem, że pomarańczowy będzie bardziej odpowiedni. No, chyba że mam problem z odczytywaniem kolorów, ale no w każdym razie to ten skin jest zdecydowanie spocony i kosztuje 1500 V-dolców. Niestety nie ma różnych styli, bo został wydany w sezonie drugim pierwszego rozdziału, a tam style do wybrania u skinów nie istniały, ale wciąż jest to jeden z bardziej ikonicznych spoconych skinów i moim zdaniem jest jedną z ładniejszych postaci wybieranych przez prosów. Moim zdaniem pomimo braku stylów opłaca się ją kupić i należy jej się miejsce w tym jakże prestiżowym rankingu. Okej, a teraz mam pytanie, chcesz być sławny? To napisz hashtag kolor pod tym filmem, bo to są osoby, które napisały hashtag pod poprzednim filmem, więc tak jak oni możesz pojawić się w następnym materiale. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, a ja cię w nim umieszczę. Dzięki wielkie za oglądanie, możesz wpisać kod GAX w sklepie, jeżeli mnie bardzo lubisz, a ja życzę ci miłego dnia i cześć!